nietypowo w naszym salonie kultury w wersji internetowej, ale na naszej kanapie też salonowej. Dzisiaj gościmy też bardzo wyjątkowego gościa i to jest bardzo fajne połączenie, dlatego że łączymy się tutaj Lublin z Gdynią. Zaprosiłyśmy dzisiaj do naszego salonu Marzenę Wołkoniewską-Rejlewicz. Nie będę ukrywała, że jest ona moją siostrą ciąteczną. Nie tylko się znamy, ale jesteśmy jeszcze rodziną. I Marzena jest takim cudownym dowodem na to, że kobiety jednak grają w szachy. Tak, bo chciałyśmy o tym powiedzieć, zapytać, dlaczego kobiety, tak mało kobiety gra w szachy, ale to za chwilkę dojdziemy jeszcze do tego. Może Marzeno, może na początek jeszcze opowiedz właśnie o swojej przygodzie z szachami, kiedy się zaczęła, bo wiemy, że trwa nadal, ale jak to się zaczęło? Przygoda z szachami, byłam dzieckiem, małym jeszcze. Przyznam, dzięki mojemu ojcu, który grał w szachy, w rodzinie mojego taty grały się w szachy, nauczył mnie i no i sobie graliśmy. No przyznam, że generalnie przegrywałam z moim tatem systematycznie, ale nie poddawałam się i była taka okazja, kiedy w szkole podstawowej były jakieś mistrzostwa szkoły i potem szansa przejścia do klubu. Okazało się, że chyba mam predyspozycję i zaczęłam grać zawodowo. Bardzo mi się to podobało. Kontynuowałam to, natomiast przyszedł czas szkoły średniej, wybór studiów, innych pomysłów, a miałam ich zawsze dużo do realizacji. Trochę porzuciłam szachy, przyznam się, na parę lat, ale już w życiu już zawodowym po prostu wróciłam do tego. I szczerze mówiąc, to teraz szachy to jest moje życie i prywatne, i zawodowe. Tak, główna działalność. Zaintrygowała mnie to, co powiedziałaś, że jako nastolatka grałaś zawodowo. Co to znaczy grać zawodowo? To znaczy grać jako zawodnik, czyli podporządkować trening, uczestnictwo w zawodach, pod trening całe swoje życie, czyli szkołę, przyjemności, czas wolny. Trening jest najważniejszy i czujemy, że chcemy osiągnąć jakiś cel. Tak, i tak przez wiele lat jakby funkcjonowałam, natomiast no było też więcej innych pomysłów. Przyznam, że wybrałam w tym momencie szkołę średnią, liceum muzyczne. Tak bardziej przeszłam w stronę śpiewu, bo to też robiłam. Wtedy jeszcze tańczyłam w zespole ludowym. To jest mój też zawód, jestem nauczycielem tańca. I nie było miejsca na tyle zainteresowań. Szachy, takie zawodowe szachy, wyczynowe, pochłaniają mnóstwo czasu. I zdecydowanie, jeśli chcemy osiągnąć, może nie jakieś szczyty, jakby pierwsze miejsca w Polsce czy w Europie, natomiast osiągnąć jakiś bardzo wysoki poziom, trzeba po prostu się zdecydować i poświęcić. Tak w sumie w każdej dziedzinie. Tak, tak. Dobrze. Natomiast nie zostawiłam tego zupełnie i teraz no, zawodowo tym się zajmuję i uważam, że jest to coś wspaniałego, coraz bardziej mi się podoba. A my tutaj jeszcze przedstawimy naszą aktualną kierowniczkę. Tak, bo jeszcze nie zrobiłyśmy tego, zapomniałyśmy przedstawić. Jest to kierowniczka, kierowniczek, główna prezeska zarządu fundacji. A teraz na szczęście troszkę w stanie spoczynku, czyli będzie zasypiać i da nam tutaj spokojnie nagrać to spotkanie. Dobrze, wracając do tematu. Marzeno, szachy to jest jedna z najstarszych gier świata, prawda? No prawdopodobnie, natomiast na pewno nie taka, w jakiej formie znamy ją teraz. W takie szachy gramy tak od XV wieku mniej więcej. W ogóle gry planszowe są tak stare jak cywilizacja ludzka. Więc ludzie od zawsze grali. To jest jakiś etap po prostu socjalizacji. Dzieci poznając gry uczą się dorosłego życia w takich warunkach bezpiecznych. A szachy są grą planszową. I te gry planszowe bardzo szybko się rozwinęły. I szachy datujemy mniej więcej tak od V wieku naszej ery, tak mi się wydaje. Różni badacze
mają na to różne pomysły, natomiast większość z nich zgadza się, że to były Indie. Chińczycy nie zgadzają się z tym trochę, ponieważ u nich rozwinęła się taka inna odmiana szachów, ale jak się sięgnie do źródła, to tak, Indie. Natomiast do Europy trafiły oczywiście przez podboje, tak? Arabowie podbili Półwysep Iberyjski w VIII wieku i razem z całą kulturą, która weszła w ten region i no, widzimy zresztą nadal, jak to wygląda tam, szachy przyjęły się w Europie bardzo szybko. Jeśli chodzi o rys takie historyczne daty, natomiast bardzo ciekawe jest to, że szachy ewoluowały od zupełnie innej gry tak naprawdę. Gra w szachy i początki to czaturanga. Nie wiem, czy znacie taką nazwę. W tej chwili czaturanga to jest jedna z wielu pozycji chyba w jodze, tak mi się wydaje. Gdybyśmy chcieli poszukać, to będzie to taka nazwa. Natomiast czaturanga to jest gra planszowa, której gra czterech graczy. Każdy z nich ma do dyspozycji takie typowe elementy bitwy. Jest tam wezyr, są konie, są piechurzy. Ja może teraz pokażę. O właśnie, zobaczcie. Zaczęliśmy w Indiach, tak? Tutaj akurat widać, że to bogowie grają w szachy, grają na planszy. Ta plansza ma trochę inną ilość pól, ale widzimy, że gry planszowe już wtedy były bardzo popularne i uważano, że to jest kwestia boska. Tutaj mamy możnych, którzy grają i jak domyślacie się zapewne, szachy grano głównie na dworach. Zresztą nazwa gry szachy pochodzi od nazw władców, więc jest Al-Szach, Al-Wezyr, tak, Parasan. To są nazwy możnych, nazwy osób najważniejszych w królestwie. Tutaj kolejne. To są oryginalne ryciny pozyskiwane i z ksiąg, i pozyskiwane z różnych muzeów akurat w tym momencie. I tutaj mamy czaturangę. Znalazłam dla nas takie schematyczne przedstawienie czaturangi i widzimy tutaj jest słoń, są rydwany, to akurat król, wygląda jak król, natomiast to jest Al-Szach i piony, czyli piechurzy i były cztery armie. Ta pierwsza plansza nie była szachownicą. Wszystkie pola były jednakowe i tutaj mamy autentyczny wygląd oryginalnej czaturangi. Natomiast to się zaczęło zmieniać. Gdy czaturanga trafiła do, rozprzestrzeniała się, zmieniła swoją nazwę i sposób rozgrywania. Był to już szatranż. Kolejna nazwa i kolejne zasady gry. Teraz w tą grę grało już tylko dwóch graczy. Częściowo ona ewoluowała. O, tutaj mamy jeszcze właśnie najazd. Po tym jak szatranż dotarł do Europy, tu widzimy jak Arabowie podbili Półwysep Iberyjski i tak jak zawsze z kupcami, podbijając kolejne rynki, kolejne trasy, kolejne miasta. Ta gra trafiała na kolejne dwory, ponieważ w tą grę grano głównie na dworach. Korzystali z tej gry i szczycili się, że grają w tą grę głównie ludzie zamożni. Ci, którzy mieli po prostu więcej czasu. I szatranż ewoluował, ponieważ szachy były bardzo związane z kulturą, w której się rozwijały. Bardzo płynnie szatranż przechodził w grę, którą znamy teraz, czyli w szachy. Figury zaczęły mieć wygląd europejski, taki zeuropeizowany. Tam był wezyr, tutaj jest król. Tam był nadworny mędrzec, doradca, tutaj już była królowa. Powoli figury stawały się... zaczęły być ubierane wręcz w zbroje, wyglądały tak jak ówczesne armie średniowieczne. To już był XV wiek, kiedy okazało się, że
należałoby zmienić również sposób poruszania się pionów. I tu możemy zobaczyć, jak głowy koronowane rozgrywają różne partie. I okazało się, że niektóre figury mają zbyt małe znaczenie, a chciano nadać im taki sens, taką wagę, jaką przyjmowały w autentycznym życiu. A więc kobiety w zachodniej Europie miały dość wysoką pozycję, zwłaszcza na dworach, koronowane kobiety. Okazało się, że poruszanie się tylko o jedno pole po ukosie, bo tak kiedyś się poruszał hetman, czyli królowa, to jest zbyt mało. I rewolucyjna była zmiana taka, że nagle hetman, królowa, stał się figurą, która chodzi po prostych, po przekątnych i z taką bardzo mocną, szaloną figurą, może zdecydować o wyniku całej partii. Poza tym nazwa samej tej figury i jej wygląd w krajach zachodniej Europy to była już królowa. Wiadomo było, że to jest postać kobieca, koronowana postać kobieca. Natomiast we wschodniej Europie nadal była to postać męska. Tu można by się zastanowić, jak to jest w Polsce, ponieważ w tamtym czasie byliśmy pod silnymi wpływami ze wschodu, Rusi i tak dalej, dlatego w Polsce to nadal był hetman i tak już zostało do dziś. Był hetman wielki królewski, to był główny dowódca, bardzo ważna postać w państwie i w Polsce nigdy to nie była królowa. Czasem wyglądała jak królowa, natomiast zawsze to był hetman. No jeszcze powiedz, czy te wszystkie inne formy, wcześniejsze szachów, powiedzmy, funkcjonują jeszcze? Czy to już tak się wchłonęło, przeobraziło, że tamto już nie istnieje, tylko historyczne dane są? Że wiemy, że... Mówię. Był taki moment, kiedy w Polsce na przykład szachiści nie mieli pojęcia o tym, jaka jest historia. Teraz jest taki czas, że wszyscy sięgamy do tego, co było kiedyś, odszukujemy, dokopujemy się i nam się to bardzo podoba i okazuje się, że gra się w czaturangę i gra się w szatranż również. Jakby jest taki renesans tych gier, już właściwie teraz prawie starożytnych, tak? Bo to były te początki. Z tych gier wyewoluowały szachy. Natomiast w Chinach ten szatranż, czaturanga, szatranż zmieniły, przeszły w zupełnie inną grę. I tam gra się nie na polach, 64 polach szachownicy, pola przeciwnych kolorów na przemian. Grają po liniach, więc ta gra jest zupełnie inna, chociaż w szachy oczywiście też grają, tak? Chińczycy też są jednymi z najlepszych zawodników w świecie. Grają jak najbardziej. A jeśli chodzi o formę szachów, na tej ilustracji możemy zobaczyć, tak, jak tak naprawdę, jaką rolę miały szachy. Na dworach. Kontakty damsko-męskie były bardzo ograniczone. Można było spotkać się jedynie na oficjalnych audiencjach, na balach. Taka księżniczka, młoda dama, dwórka zawsze miała wokół siebie mnóstwo innych kobiet przyzwoitych. Rzadko kiedy była z mężczyzną sam na sam, chyba że to już były jej małżonek. Natomiast szachy stwarzały gry planszowe, głównie szachy stwarzały taką okazję do porozmawiania na osobności, czasem bardzo intymnie. Czyli były takim katalizatorem jakby też kontaktów, tak? I pretekstem do spotkań. Widzimy to zresztą, możemy to zauważyć też w literaturze. Tam pamiętamy Tristan i Isolda, i różne historie romantyczne, gdzie w tle zawsze są szachy, szachy są pretekstem do spotkania. Natomiast mężczyźni uważali, że szachy są odzwierciedleniem gry i ich pomysłu na życie, na strategię, taktyki, więc rozgrywali po prostu bitwy. Najczęściej też szczycili się tymi wygranymi, więc po jakimś czasie zaczęto organizować takie mecze pokazowe na dworach i czy na dworach francuskich, czy hiszpańskich pojawiały się postacie bardzo znane. To byli tacy ówcześni celebryci, którzy rozgrywali partie.
możemy zauważyć odniesienie do dzisiejszych czasów, czyli był ktoś bardzo dobry w tym, że w grze w szachy i dzięki temu mógł stać się bardziej znany, również bardziej majętny. Tak miał znaczenie. Tutaj widzimy właśnie taką bardzo, bardzo znaną partię, gdzie na dworze francuskim tutaj rozegrana została partia pokazowa i widać, jak zwycięzca wstaje, jest dumny, natomiast pokonany nie może pogodzić się z porażką, jest zamyślony i wszyscy obserwują wielogodzinną grę. I to był właściwie początek takich gier pokazowych i początek turniejów szachowych. To jeszcze nie był czas, kiedy organizowano mistrzostwa Europy, mistrzostwa kraju, w ogóle też inne pojęcie było tego. Poza tym, jeśli chodzi o szachy, to w różnych krajach był różny styl gry. Podejrzewamy współcześnie, że widzimy, że poziom gry był dużo niższy niż teraz. Szachy grano bardzo pokazowo. Na przykład partie włoskie, nawet jest taka nazwa, partia włoska, miała być piękna. Nawet ustawienie figur na szachownicy odzwierciedla ustawienie, jest dość schematyczne, jest symetryczne, ma być piękne, ma być tam pewna grafika. Natomiast nie do końca jest to praktyczne. I współcześnie wiemy, że partia nie musi być ładna. Zagrania mają być po prostu skuteczne. Tak, to jest najważniejsze. Ta stara rycina przedstawia dwóch mistrzów szachowych, XVI-wiecznych. I tu jest Lopez i Dibona. Najbardziej znani, obsypywani łaskami między innymi przez Katarzynę Medycejską, czyli ówcześni celebryci. Ale byli też tacy, nie wiem czy to widać, zamknęłam. Byli też szachiści, którzy zaczynali bardzo młodo. To jest między innymi Philidor. Do dziś znana jest obrona Philidora, jedno z bardziej popularnych zagrań. To był jeden z pierwszych szachistów, który zaczął opisywać gry w szachy i zaczął spisywać strategie. Tworzyły się wtedy pierwsze podręczniki, już takie profesjonalne pierwsze podręczniki szachowe, które nie tylko spisały zasady gry, ale też tłumaczyły, jak grać, żeby wygrać. To jest Andersen, to jest szachista no, XIX-wieczny. Co ciekawe, swoje korzenie ma we Wrocławiu. Jemu przypisuje się najbardziej ciekawe partie. Dla niego partia musiała być piękna. Nie tylko wygrana, musiała być piękna. I znamy, bardzo często korzystam z wielu partii Andersena właśnie, żeby pokazać moim uczniom też bardzo ciekawe zagrywki, które są po prostu piękne. Tak od początku do końca widzimy nie tylko taki zmysł, muszę wygrać, tylko muszę wygrać zaskakująco, tak żeby po partii było takie wow i zostało to wrażenie, tak? I takie były właśnie jego partie. XIX-wieczna rozgrywka szachowa w saloniku, grają mężczyźni, widać, że są zakręceni pozytywnie na punkcie szachów, przygląda im się ktoś, jakiś mentor, ktoś kto wie lepiej i patrzy. Jak widzicie, tak, nie odbywało się bez alkoholu, czasem było to w dymie papierosowym, cygarowym. Kobiety grały w szachy, ale nie grały publicznie, ale grały też. Jest bardzo mało opracowań na temat tego, jak kobiety wówczas akurat grały w szachy. Marzena, mogę jeszcze na chwilę zadać pytanie. Tam te szachy były żółte i czarne. Takie żółte. Czy to jest przypadkowa sprawa, czy to, że są białe i czarne, to jest świeży wymysł, czy zawsze tak było? Zawsze różniły się. Musiały być dwie armie, więc były różne. Generalnie ustalamy, że są białe i czarne. To również też od XV wieku mniej więcej się rozpoczęło. Natomiast wszystkie jasne to będą białe, wszystkie ciemne to będą czarne. Te szachy są drewniane, więc prawdopodobnie po prostu to jest takie drewno, może taki lakier, który w ten sposób zmienia kolor, ale mogą być różnokolorowe. Teraz współcześnie są szachy na przykład żółte i czerwone. Jeden jest jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Są szklane na przykład i kamienne.
ważne, żeby rozróżnić, że jak figury ruszą między siebie i się zmieszają, żeby było jasne, która jest czyja. Kolejny slajd to już bardziej współczesny turniej. Tu akurat jest Bobby Fischer i Michał Tal. Jak widzimy, Soviet Union jeszcze. To są lata 60., 70., same początki. Tak mniej więcej wyglądał turniej. To był akurat turniej o Mistrzostwo Świata, tak? Oni rozgrywali. Jeszcze stary zegar szachowy, drewniany. I mnóstwo publiczności, oczywiście fotoreporterów i recenzenci, którzy lekko zaglądali i od razu tłumaczyli zgromadzonym każdy ruch. Trochę też przeszkadzając pewnie grającym. Tak, szczerze mówiąc, teraz jest to nie do pomyślenia, żeby tak wyglądał turniej. W tej chwili turniej odbywa się w prawie pustych salach. Nawet jeśli są widzowie, to są daleko odsunięci, bo już wiemy, jak bardzo przeszkadza obecność rozmowy półgłosem, szurania butów, krzeseł, wszystko, co się wiąże z takim normalnym życiem. Tak? Nawet w czasie gry szachowej zawodnik, który jest na posunięciu, jest pod taką ochroną. To znaczy nie wolno nic do niego powiedzieć, nie wolno wykonywać żadnych gestów nad szachownicą, nie wolno szurać, bo to wszystko od razu będzie potraktowane jako celowe przeszkadzanie i to można zgłosić sędziemu. A tutaj już Garry Kasparow, wieloletni mistrz świata i Władimir Kramnik. Garry Kasparow w 2003 bodajże roku już zaprzestał kariery szachowej, natomiast zajął się polityką, dobroczynnością i szczerze mówiąc robi wiele dobrego dla szachów. No i najbardziej współczesny, obecny mistrz świata to jest Magnus Carlsen, Norweg, 20-paroletni, wybitny. Ocenia się, że jest tak błyskotliwy, ma taką zdolność przeliczania wariantów, że jeszcze długo nim go nie pokona. To jest Carlsen. Prywatnie jest też modelem, ma taki zawód, to ciekawe. Dziękuję, że bardzo taki przystojny. Tu przygotowałam też kilka takich ujęć, jak mogą wyglądać szachy. To są akurat szachy sandomierskie, pewnie znany temat. One zostały odkryte w latach 60. w Polsce, gdzieś wykopane pod Sandomierzem w Górze Świętego Jakuba. Są eksponowane w muzeum. Niedawno były w Poznaniu, była taka wystawa dotycząca gier planszowych różnych. I tam dokładnie historia szachów, zwłaszcza tych sandomierskich, była przedstawiona. To są nasze polskie szachy. Tak, tak wyglądały. Nie przypominają w ogóle współczesnych szachów, prawda? Mhm. Są to jakieś takie kształty z nacięciami, ornamentami i musimy domyślać się, która figura jest która. Ale tak wyglądały te szachy u nas. Prawdopodobnie przybyły do nas ze wschodu. To są szachy, które osobiście widziałam akurat w British Museum w Londynie. To są szachy Lewisa Chessmana, tak się mówimy. Na wyspie Lewis zostały odkryte w bardzo ciekawy sposób. W XIX wieku jeszcze została po prostu naruszona jakaś tam powierzchnia, coś wykopywano, one się wysypały. Okazuje się, że były ukryte po prostu jako jakiś skarb może i był tam kompletny, praktycznie kompletny zestaw takich szachów i wyglądają jak postacie ze średniowiecznych dworów królewskich, tak? Tak wyglądają. O, tutaj zbliżenie na te szachy. Tak rozmawiam tak nawet, jeśli chodzi o uzbrojenie, to widzimy, że to jest Skandynawia, prawda? Patrzymy, jak są oni ubrani, w jaki sposób umundurowania są tutaj przedstawione. Prawdopodobnie zostało to ukryte jako skarb. A to już są różne wariacje na temat szachów. Tutaj mamy bogów, prawdopodobnie, bo ubiory są sugerujące Rzym, Grecję, w każdym razie starożytność. Każdy może sobie wyobrazić postacie do gry tak jak woli. Natomiast klasyczny wygląd szachów
jest zupełnie inny. No tu widzimy postacie. I wygląd szachów ewoluował i zawsze dostosowywał się do kultury, w której te szachy się rozwijały. Natomiast już powoli przechodzę do klasycznego wyglądu szachów, no to jeszcze nie to, ponieważ grając w turnieju powinniśmy mieć podobny wygląd. O, i to już będzie ten wygląd. To są szachy klasyczne, natomiast ich rozmiar jest inny, to są szachy ogrodowe. Polecam, jak kiedyś będziecie miały okazję zagrać w szachy ogrodowe, bo nie tylko głowa musi pracować, ale także mięśnie, bo one bywają dosyć ciężkie i trochę inaczej się na nie patrzy, bo można też między nimi chodzić i obejrzeć z bliska tą pozycję i zależności. To jest najdziwniejszy zestaw, który znalazłam szachów. Tak? Zastanawiam się, czy tempo wzrostu kaktusów też ma znaczenie. Natomiast taki zestaw też może być. Na pewno nie można się zagapić przy przesuwaniu pionków. Dokładnie. To są szachy heksagonalne. To jest odmiana szachów. Jest przeznaczona dla trzech graczy. Zasady są takie same, natomiast jak domyślacie się, jeśli jest trzech graczy, wygrywa tylko jeden, to trzeba grać przeciwko dwóm, więc pojawiają się sojusze, pojawia się chwilowa gra przeciwko jednemu, we dwóch. Gra jest inna. Wchodzi element jeszcze taki dodatkowy właśnie zawierania sojuszy i grania przeciwko dwóm. Wiem, że są popularne, natomiast w Polsce generalnie szachy klasyczne są najbardziej popularne. To jest typowa plansza diagramowa do zadań szachowych. Chciałam ją przedstawić, bo na płasko w ten sposób widzimy szachy we wszystkich książkach szachowych. W ten sposób, tak? I właśnie jest wieża, skoczek, goniec, natomiast ma wygląd biskupa, ponieważ w Europie Zachodniej to jest biszop, czyli biskup, jest król i tu jest królowa, u nas hetman. No i oczywiście piony. I to jest ogólny wygląd. Na całym świecie, jeśli rozwiązujemy zadania szachowe, spoglądamy do książek szachowych, w ten sposób wyglądają diagramy. Kolejny slajd, który Marzeno pokazałaś, to jest właśnie grafika z jednego z nowszych seriali Netflixa, który chyba zrobił naprawdę sporą furorę. I od razu, no oczywiście obejrzałyśmy ten serial też w całości od razu, też z zachwytem, ale pojawiło się od razu pytanie, dlaczego tak mało kobiet gra w szachy? To jeszcze tak abstrahując od serialu, o którym pewnie porozmawiamy trochę. Dlaczego tak mało kobiet gra w szachy? Zastanawiałam się nad tym pytaniem, bo można na nie zacząć odpowiadać, a teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że mało kobiet gra w szachy? Moim zdaniem źle. Rozumiem, bo szachy są wybierane przez graczy. Nikt nie będzie grał w szachy na siłę, z przymusu. Więc po pierwsze, mogę to powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia, moich przemyśleń. Tutaj nie będę się opierała o jakieś naukowe badania. Generalnie o wiele mniej kobiet gra w szachy niż mężczyzn. Na samym początku, jak jesteśmy w przedszkolu, w domu bawimy się, to najczęściej jest tak, że dziewczynki do zabawy dostają lalki, małą kuchnię, czasem małą pocztę, natomiast chłopcy raczej samochody i już pierwsze gry. Jeśli w przedszkolu jest wybór zajęć, to dziewczynkom raczej się proponuje to wy na taniec, może czy liderki, a szachy to raczej dla chłopców. To nie jest generalna zasada, bo oczywiście są wyjątki, ale przeważnie rodzice i dziadkowie mówią, że szachy to nie dla dziewczynek, bo tam trzeba dużo myśleć i tam trzeba dużo rywalizować. To jest po pierwsze,
Więc młodzież, młode osoby, dzieci raczej idą za wskazaniem dorosłych, to po pierwsze. Po drugie, jeśli jest takie nastawienie od początku, to później statystycznie więcej będzie w tym sporcie chłopców niż dziewczynek. To na pewno. Natomiast nie do końca wiemy, jak to wygląda tak prywatnie. Czy mniej kobiet i mężczyzn gra w szachy? Na pewno w sporcie zawodowym, szachowym, o wiele więcej jest mężczyzn i to po prostu no, miażdżąca przewaga jest mężczyzn grających w szachy nad kobietami. To tak. To jeśli chodzi o takie może nie predyspozycje, tylko to, co nam robią nasi rodzice i ci, którzy nas kierują do pewnych aktywności. Jakby ich wybory, to są pewne stereotypy, które są narzucone. Prywatnie nie zgadzam się z tym. Uważam, że szachy są dla wszystkich. Natomiast, czy faktycznie wszystkie dziewczęta będą tak chętnie wybierały szachy jak chłopcy, to już jest inna sprawa. Bo obserwując moje dzieci na zajęciach, które uczę, mogę na tym się oprzeć, faktycznie chłopcy chętnie rywalizują, bardzo chętnie, lubią konfrontacje, oni chcą walczyć, pojedynek za pojedynkiem. Natomiast w większości dziewczynki grają, bo lubią grać, lubią interakcje. Więc lubią oczywiście wygrywać, ale nie jest to najważniejsze. I tu się pojawia pytanie, czy zaangażuję się w sport, który mi się podoba, ale ja nie muszę do końca tak wygrywać, nie mam takiej woli wygrywania i konfrontacji. Bo szachy są takim sportem, tak? To jeśli o to chodzi. Natomiast szachy rozwijają wszechstronnie i uważam, że powinny być dostępne, powinny być zachęcane do szachów i dziewczynki, i chłopcy, zdecydowanie. Nawet jeśli potem nie zrobią z tego użytku zawodowego, to generalnie rozwijają i jedną płeć, i drugą. Szachy są grą, po pierwsze, w której wszystko jest jasne. Są transparentne. Wszystko jest na szachownicy. Nie możemy niczego zasłonić i ukryć. Nie ma elementu losowości, nie ma kostki, też podobno ileś set lat temu jeszcze była kostka w szatranżu i część była losowa, natomiast teraz nie. Losowe dla nas jest tylko to, jak pomyśli nasz przeciwnik i jaką opcję wykorzysta, w którą stronę pójdzie i jak zagra, tak? Który wariant wybierze. Poza tym w szachach mamy od razu odpowiedź na nasz pomysł, czyli nasza decyzja obarczona jest konsekwencją. To jest nieodwołalne. W życiu też tak jest, więc jeśli ktoś systematycznie gra w szachy, to jest przygotowany później do podejmowania decyzji w życiu. Tak uważam. I w szachach na porządku dziennym jest porażka. To jest normalna rzecz. Gram, wygrywam, przegrywam, czasem remisuję. I ta porażka nie jest jakąś tragedią, nie jest końcem świata, ponieważ za chwilę jest kolejna gra. A ta porażka pozwala mi wyciągnąć wnioski z tej partii, która przed chwilą była. Co się wydarzyło, że akurat przegrałam, a nie wygrałam? W którym momencie? Następnym razem mogę to poprawić, zrobić inaczej, będę miała inny wynik, inny efekt. I szachy dają taką możliwość kształtowania się i poprawiania i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz w takich łagodnych warunkach gry. W życiu nie zawsze tak jest, a też nie zawsze umiemy się podnieść, nie zawsze nam się chce. A tak przecież jest, że można próbować wiele razy. I powiem jeszcze parę rzeczy o tym, że szachy rozwijają pewne zmysły i to jest takie pojęcie, myślenie wyobrażeniowe i myślenie przyszłościowe, ponieważ grając w szachy muszę sobie wyobrazić, co będzie za 3, 4, 5 ruchów, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne. Biorąc pod uwagę to, że jeśli zagra tak, to tak, a jeśli tak, to tak. I im więcej ruchów dalej chcę przewidzieć, ten mój algorytm niesamowicie rośnie. Takie drzewo się robi i ja muszę to wszystko przeanalizować. Doświadczenie
pozwala wybrać już najlepsze, takie najpewniejsze warianty do przeliczenia, ale niesamowicie uaktywniają się wszystkie ośrodki w mózgu. Dzięki temu dzieciom, które wcześniej zaczynają się uczyć gry w szachy, bardzo szybko zaczynają czytać, nie mają problemu z matematyką, z przedmiotami ścisłymi, a także z przedmiotami, które wykorzystują takie umiejętności pracy mózgu pod kątem abstrakcji. Coś, co trzeba sobie wyobrazić. Nie ma tego, to nie jest namacalne, trzeba sobie to po prostu wyobrazić, połączyć wiele elementów razem. No, polecam szachy wszystkim, zdecydowanie, a poza tym szachy są niesamowicie przyjemną grą. Dobrze, to może wróćmy teraz do tego serialu, który podobał się bardzo wielu osobom. Nadal się i podoba. Nadal się podoba i kobietom, i mężczyznom z kompletnie różnych powodów, ale też szachy tam zostały jakby docenione i spodobała się po prostu gra w szachy. Marzena, co to jest Gambit Królowej? Gambit Królowej. Tytuł filmu odnosi się do kilku kwestii. Po pierwsze Gambit i Królowej. Gdybyśmy odnieśli to tylko do partii szachowej, to byłby to gambit hetmański, tak? Czyli gambit, który odbywa się na skrzydle hetmańskim, tam gdzie jest królowa. I sam gambit to taka partia, której przez poświęcenie zdobywamy przewagę. Bo samo słowo gambit oznacza podstawić nóżkę. To znaczy, że jakby robimy taką małą podpuchę, i druga strona łapie się na to, a my dzięki temu zyskujemy przewagę. I akurat w gambitach najczęściej w debiucie, w pierwszej części gry, albo oddajemy piona za otwarcie, oddajemy nawet czasem figurę za duży atak i możliwość szybkiej wygranej. To jest właśnie gambit. A gambit królowej, no tutaj odnosimy go bezpośrednio do głównej bohaterki Beth. Tak? Teraz znamy historię, więc nie będziemy tego streszczać. Natomiast według mnie bardzo wymowny jest plakat. Dlatego skorzystałam z tego ogólnie dostępnego plakatu, w którym na tej szachownicy oprócz klasycznych figur szachowych są jeszcze różne inne elementy, które miały dla niej znaczenie w życiu i które ona pokonała. Tak? Bo tu mamy i fenobarbital, tak? Tabletki i alkohol, tak? Czyli te używki, którymi ona pomagała sobie. To były te jej słabości, które oprócz tego, że musiała szkolić się w grze szachowej, również musiała pokonać te słabości, żeby normalnie funkcjonować. I co ciekawe, autor książki, na podstawie której jest ten film, Tevis, miał bardzo podobny życiorys do głównej bohaterki, do Beth Harmon. On został porzucony jako dziecko niepełnosprawne i trafił do takiego domu dziecka, gdzie przez wiele lat był po prostu wyciszany lekami, właśnie fenobarbitalem i w ten sposób jakby funkcjonował. On się z tego wiele lat jakby wyzwalał, wyszedł z tego uzależnienia, natomiast ta historia jest autentyczna, tak? On oddał to wszystko. Wybrał jako bohaterkę swojej książki właśnie kobietę, młodą dziewczynkę, która dojrzewa przez w czasie akcji, przez fabułę. I oceniamy tutaj wszyscy, że film jest wierny książce. No i pojawia się nam Bobby Fischer. Bobby Fischer to jest mistrz świata, Amerykanin, niestety już nie żyjący od 2008 roku. Wyjątkowo błyskotliwy, który grał bardzo podobnie jak bohaterka naszego filmu, naszej książki. Uważa się, że jeśli chodzi o postać szachową, tak, taki sylwetkę szachową jest jednym, jakby jest pierwowzorem postaci Beth, natomiast on faktycznie żył z szachów. Bo to jest taki fenomen szachów też amerykańskich, że były takie lata, że można było z tego żyć. Nagrody były na tyle duże w turniejach szachowych, że można było się z tego utrzymać i żyć na odpowiednim poziomie. Różnie to jest,
jeśli chodzi na przykład o szachy w Polsce, to mogę powiedzieć, że mężczyźni być może, natomiast kobiety mają o wiele niższe stawki na turniejach szachowych i nie są w stanie utrzymać się, nawet będąc na samym szczycie, pracują jako nauczyciele gry w szachy i trenerzy. A tutaj jest amerykańska zawodniczka, która nie była tak błyskotliwa jak Beth, chociaż też osiągnęła mistrzostwo w swoim stanie i mówi, i odnoszą się tutaj komentatorzy do postaci naszej bohaterki, że styl życia tej zawodniczki był dokładnie taki jak Beth, czyli alkohol, tabletki i wyzwolenie się. Ona też z tego wyszła. Ona też z tego wyszła. Założyła rodzinę. No i Gambit Królowej. Szczerze polecam tą książkę. Podobno film jest ciekawszy niż książka, bo więcej pokazuje. Natomiast jest właściwie wierny. Walter Tevis. On jest też autorem innych książek, które zostały zekranizowane. Dość popularna postać. I teraz zadajemy sobie pytanie, dlaczego, skąd fenomen filmu? Dlaczego film jest tak popularny? Kobieta gra w szachy, kobieta osiąga sukces. Rozmawiałam też ze swoimi uczniami, też z ich rodzicami, ponieważ wszyscy obejrzeli ten film i dopytywali się, czy ja już też widziałam ten film. Tak, i dochodzimy do takich różnych wniosków. Po pierwsze, droga. Od początku zaczęła jako dziecko, utalentowana, a jednocześnie bardzo wytrwała, ponieważ wszyscy ją zniechęcali. Te pierwsze słowa pana woźnego, dziewczynki nie grają w szachy, tak? Niestety to słyszą dziewczynki na całym świecie, dziewczynki nie grają w szachy, idźcie na zajęcia taneczne, tak? To jest rola nas, starszych, dorosłych, żeby zachęcać dziewczynki do gry w szachy, i zachęcać je nie na zasadzie graj w szachy, będziesz jak chłopcy, ale graj w szachy, bo szachy rozwijają cię. Bo też jest taka linia, że kobiety muszą być tak jak mężczyźni i mamy, musimy udowodnić, że jesteśmy tak jak mężczyźni. Tak jakby to był jakiś cel dla nas. No nie zgadzam się z tym. Szachy są dla wszystkich. I kobieta nie musi udowadniać, że gra tak dobrze jak mężczyzna, że gra tyle samo kobiet co mężczyzn. Natomiast jak najbardziej szachy są dla kobiet i mogą bardzo rozwinąć kobietę. Teraz w różnych dziedzinach. Tutaj widzimy przykład kobiet, które osiągnęły w szachach tyle co mężczyźni, a nawet więcej. To są siostry Polgar. Tutaj mówimy o... One są Węgierkami. Tu jest Judith Polgar, najbardziej znana z tych sióstr, która jako jedyna wygrała z Garim Kasparowem. To jest fenomen, ponieważ ich ojciec był pedagogiem po uniwersytecie, wymyślił sobie, zanim jeszcze te dziewczynki przyszły na świat, że geniusz, że inteligencja może pomóc, ale nie jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć sukces. Wybrał dyscyplinę sportu szachy jako dyscyplinę umysłową, żeby to udowodnić i założył sobie plan. I faktycznie trzy ich córki, ich państwa Polgar, zostały mistrzyniami międzynarodowymi i walczyły w meczach z mężczyznami i wygrywały z nimi. Z tym, że ich droga do tego była trudna, ponieważ od początku praktycznie były poddane takiemu ostremu treningowi całe życie, nie chodziły w ogóle do szkoły. To była edukacja domowa, podporządkowana pewnemu schematowi, ale osiągnął to, co chciał. Tu są kontrowersyjne na ten temat zdania, czy dobrze zrobił, czy one były szczęśliwe w tym momencie. To były lata 70., więc państwo, no Węgry w latach 70. było państwem takim trochę opresyjnym, bo to były czasy komunizmu, więc podejrzewam, że spotykali się z takim ostracyzmem, jeśli chodzi o sposób wychowywania, poza tym oni odeszli z systemu, tego ogólnego systemu wychowywania. Natomiast to im się udało i szczerze mówiąc, te dziewczyny osiągnęły sukces, ponieważ one wszystkie założyły firmy, są dość znane, świetnie sobie radzą w życiu, czytałam o nich wywiady,
Teraz pytanie, czy to szachy im pomogły? No właśnie, można by się zastanowić, tak? Na pewno nie zaszkodziły. Na pewno nie zaszkodziły, tak. I co ciekawe, one się trzymają razem, bo to też jest ważne, że te siostrzane więzi, mimo że były zawodniczkami, też rywalizowały ze sobą, pozostały i ta rodzina jest bardzo zżyta. A to jest obecna mistrzyni świata kobiet, to jest Chinka. Niestety, ja nie czytam po chińsku, więc mam nadzieję, że nie przekręcę. Hu Yifan ma 20 parę lat, ma 26 w tej chwili. I to jest kobieta, która wygrywa już od wielu lat Mistrzostwa Świata i dzięki niej zmieniły się nawet przepisy organizacji turniej szachowych dla kobiet, ponieważ z właściwie niejasnych powodów Mistrzostwa Świata, o Mistrzostwo Mężczyzn Świata inaczej się odbywają, a kobiet inaczej. Mistrz Świata, żeby obronić tytuł, po prostu czeka na pretendenta. Żeby stanąć do meczu z nim, trzeba przejść wszystkie eliminacje i być pretendentem do tronu. I on wtedy spotyka się, tak, z mistrzami i rozgrywany jest cykl meczy. Natomiast do niedawna Mistrzostwa Świata Kobiet o Mistrzostwo odbywał się w ten sposób, że była mistrzyni, musiała jeszcze raz rozgrywać partię ze wszystkimi i po tej drabinie po prostu przejść do samego szczytu i znów grać o mistrzostwo. Dzięki tej akurat zawodniczce młodej to się zmieniło. Ona po prostu w którymś roku zbojkotowała mecz o Mistrzostwo Świata. I po jakimś czasie federacja zmieniła przepisy. Także zadziałała i można, tak? Pewne rzeczy się wyrównały. To się nam wydaje takie abstrakcyjne. A co tam przepisy? Tymczasem w różnych dziedzinach te różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet mogą być uciążliwe. Tak, i ona w tym momencie postawiła całą karierę na szali i wywalczyła to też dla innych swoich następczyń. Rozpatrując pytanie, dlaczego kobiety nie grają w szachy, zastanówmy się, czy chodzi nam o szachy zawodowe, czy o szachy dla nas, prywatnie, na nasze prywatne potrzeby i naszą realizację. Jeśli popatrzymy na zawodowe szachy, to faktycznie w statystykach jest mniej kobiet, osiągają niższe wyniki, są generalnie słabsze od mężczyzn, bo tak nam wynika ze statystyk, z rankingów szachowych. Natomiast czy o to nam teraz chodzi? Ponieważ szachy... chodzi bardziej o myślenie o szachach jako o grze, która może coś dla nas. Dlaczego kobiety nie grają w szachy? Dlaczego jest taki stereotyp myślenia, że kobiety nie grają w gry umysłowe? Bo to nie tylko chodzi o szachy. Jest mnóstwo gier i dlaczego kobiety nie grają w szachy i dlaczego kobiety mają wybierać coś innego? Myślę, że to jest kwestia właśnie myślenia stereotypami. Jeśli pokażemy, będziemy o tym rozmawiać, że nie ma różnicy, że szachy mogą tak samo rozwijać, dawać radość, frajdę i dziewczynkom, i chłopcom, i kobietom, i mężczyznom, może coś się przełamie. Bo szachy są wyjątkowym narzędziem. Naprawdę to jest wyjątkowe narzędzie do rozwoju człowieka. Tak? Zupełnie teraz odbiegnę od tematu, ale grając no właśnie z dziećmi, z młodzieżą, obserwując jak reagują, jakie podejmują decyzje, jakiego typu mają problemy, można rozpoznać, jakie problemy to dziecko ma w życiu, na przykład w sposobie uczenia się, w sposobie postrzegania rzeczywistości, w tym jak ten mózg się uczy, a jak się nie uczy. Szachy dają tą możliwość natychmiast, bo rozmawiamy o pozycji i od razu widać, jak ten młody człowiek myśli, jak on analizuje tę sytuację. W żadnym innym przedmiocie, że tak powiem, na takim szkolnym, nie ma takiej możliwości.
A szachy są takim narzędziem. Powiem tak, że często zgłaszają się do mnie dzieci, zaczynam je uczyć, które mają problem w szkole, natomiast na szachach się rozwijają. I to pozwala im specyfika tej akurat gry. Może jakbyśmy pomyślały też o dorosłych kobietach 40-50 lat, czy są jakieś, no nie powiem przeciwwskazania, bo nie ma przeciwwskazań, ale czy nauka gry w szachy w tym wieku może być równie owocna, co w przypadku takich młodych dziewczynek, jak tu mamy na zdjęciu? Jeśli chodzi o to, że nauczymy się gry w szachy i będzie nam sprawiała radość, zdecydowanie tak. Poza tym w każdym wieku warto dowiedzieć się czegoś o sobie, a gra w szachy pozwoli nam na to. Możemy odkryć taką podskórną jakby ochotę, czy lubię rywalizować, czy nie. W jaki sposób podejmuję decyzje, czy jestem ostrożna, czy atakuję, czy gram z rezerwą, czy raczej gra obronna, czy bardziej ofensywa. To wszystko wychodzi w charakterze gry w szachy. Poza tym, jak reaguję na zagrania przeciwnika, jakie mam relacje, w którym momencie czuję złość, czy zgadzam się na swoje decyzje, jak reaguję na porażki, no. Czy obwiniam się, czy przechodzę do porządku dziennego, czy ruszam dalej, to wszystko jest ważne. I gra w szachy, podejrzewam, że nawet dorosły może dać więcej, bo potrafimy już siebie zanalizować, tak? Bo już opieramy swoją wiedzę o różne rzeczy, które znamy, tak? Dziecko bardzo naturalnie do tego podchodzi, a dorosły to nie ma. Trzeba sobie dowiedzieć, zacznie grać w szachy. Tak. Myślę, że można tak to sparafrazować, tak. Ja myślę sobie, że szachy powinny być obowiązkową grą w wszystkich domach seniorów, w takich miejscach, gdzie przebywają seniorzy, gdzie spędzają swój czas na pewno, bo będą ćwiczyć swój umysł i też jakoś pewnie usprawniać swoje relacje z innymi i też poznawać siebie, rozwijać. Tą pamięć sobie ćwiczyć na pewno, nie? Ale zamiast bilo-bilo, tak? Bilo-bilo jakichś innych środków na pewno, a to też dostarcza sporo też emocji, nie? Co szachy mogą dać kobietom? Dlaczego kobiety powinny grać w szachy? Na pewno nie dla statystyk, na pewno nie dla takiego poczucia, że chcę dorównać mężczyznom. To nie o to chodzi. Szachy to jest gra, która rozwija nas, wspomaga pracę mózgu. Jak żadna inna gra powoduje, że w naszym mózgu powstają nowe połączenia. Wolniej się starzejemy, jesteśmy dłużej aktywne. Jednocześnie mamy poczucie takiej sprawczości i kontroli. Szachy są taką grą. I proponuję szczególnie nauczenie się gry w szachy te panie, które nigdy tego nie robiły. Ponieważ zmierzenie się z takim wyzwaniem daje niesamowite poczucie wartości. Okazuje się, że w opinii obiegowej szachy to jest trudna gra. To jest gra dla wybranych, gra niedostępna. Słyszałam takie opinie. Jestem za głupia, żeby się nauczyć gry w szachy. To tak nie jest. Muszę to sprostować. Szachy to jest gra, która ma dość proste zasady, których uczymy się w ciągu godziny i umiemy w podstawowy sposób rozegrać partię szachową. Natomiast poziom trudności pojawia się wtedy, kiedy chcemy grać dobrze i coraz lepiej i wygrywać. Ale to nie wszystko od razu. Obserwując, ja często odnoszę się do dzieci, ponieważ dużo pracuję z dziećmi, widzę jak one do tego podchodzą, też pracuję z dorosłymi. Tylko że dzieci od razu wszystko mówią i widać po nich wszystkie emocje i wszystkie problemy związane z grą, natomiast dorośli mówią mniej. Trzeba się domyślać i czasem wyciągać. Tu chciałam przedstawić, to jest moja wizualizacja tego, co szachy dają. Tak, to określa mnie. Szachy pozwalają na swobodę, na wolność i akurat w moim przypadku, jako młoda osoba, mam
10-11-letnia, dzięki szachom ja mogłam podróżować. Bo to był taki czas w Polsce, kiedy no nie było nic, jak mówimy, na półkach musztarda i ocet. Natomiast klub szachowy funkcjonował i my w tym klubie podróżowaliśmy. Było mnóstwo turniejów wyjazdowych. Wtedy nawiązałam przyjaźnie w całej Polsce, które utrzymujemy do dziś. Poznałam całą Polskę. Nie wyjeżdżaliśmy za granicę, bo wtedy nie można było tak łatwo dostać paszportu. Natomiast Polskę objeździłam wzdłuż i wszerz i to też dają szachy. Teraz również, ponieważ szachy to nie tylko gra w domu dla przyjemności, ale też dla niektórych to jest gra zawodowa. Nawet jeśli nie chcemy być zawodnikami przez całe życie i związać się zawodowo z szachami, być trenerem czy zawodnikiem, to w momencie, kiedy młody człowiek zaczyna uprawiać systematycznie jakąś dyscyplinę sportu, angażować się, okazuje się, że są regularne treningi, są przyjaciele, są znajomi, jest udział w zawodach, jest mnóstwo relacji i szachy są takim katalizatorem. Dzięki tej grze mamy relacje, bo na zawodach szachowych troszeczkę inaczej niż w innych dyscyplinach jest runda i przerwa. W przerwie między rundami dzieje się więcej niż w czasie rundy. Młodzi ludzie wtedy czekają wspólnie na kolejną partię, rozmawiają, poznają się, rozgrywają partie towarzyskie, rozmawiają o wszystkim. I te grupy to są bardzo, bardzo zaprzyjaźnione ze sobą takie grupki, które pojawiają się na podobnych turniejach. I my obserwujemy to jako organizatorzy turniej szachowych, że ci młodzi ludzie lubią się, to jest pewna wspólnota. Po prostu to już są relacje. I tego szachy też to nam dają. No i właśnie, młody człowiek, który jest przez taką szachownicą, teraz co one mogą mu dać? Ja już trochę wcześniej o tym mówiłam. To przede wszystkim rozwój, wytrwałość, taką samodyscyplinę, odporność na porażki. Takie wzmocnienie w sytuacjach stresowych, bo szachy to, jak domyślacie się, olbrzymi stres. W momencie, kiedy gramy w turnieju akurat, oczekiwania co do partii, odpowiedzialność za mój ruch, za mój wybór. Poza tym szachy też rozgrywa się w różnych czasach. Są partie, które trwają 5 godzin, a są partie szachów błyskawicznych, gdzie mamy 2 minuty i czy 3 minuty i 2 sekundy na ruch. Czyli każdy ruch dodaje mi jeszcze czas. To jest gra, która jest po prostu szybka. Tam wszystko aż furczy nad tą szachownicą. Te figury wręcz fruwają po prostu. Zegar się przesuwa po stole, bo tak szybko zawodnicy rozgrywają partię. Więc to akurat takie powiedzenie, że szachista to flegmatyk, absolutnie nie ma tutaj nic do rzeczy. To takie fałszywe, stereotypowe powiedzenie. Szachiści myślą bardzo szybko. Pytanie tylko, kiedy wykonują ruch? Bo procesy myślowe zachodzą bardzo szybko, natomiast decyzja jest odwlekana, bo zawsze, a może znajdę lepszy ruch, tak? Bożena, czy to prawda, że można schudnąć podczas gry w szachy? Zdecydowanie tak. Właśnie wszystkie koty przyszły, przepraszam, teraz będą tu pewnie w obiekcie. Tak. Tak. Dla kobiet. Tak, jeśli chodzi o szachy, to tak, ponieważ mózg to jest nasz organ, który spala najwięcej energii. Więc jeśli rozgrywamy intensywny turniej, taki tygodniowy na przykład turniej, gdzie codziennie rozgrywam jedną partię, która trwa 5 godzin, to można parę kilo po takim turnieju schudnąć, zdecydowanie. Powiem inaczej, jeszcze wcześniej warto zadbać o kondycję, czyli biegać, trenować, ćwiczyć, zachować odpowiednią dietę, żeby organizm wytrzymał ten wysiłek. Bo to jest po prostu totalne wyciągnięcie energii z organizmu, zdecydowanie tak, tak. Szachy mogą być kuracją odchudzającą, zdecydowanie. Kolejny argument dla kobiet. Tak, tutaj widzimy panów, którzy siedzą sobie po prostu na takiej kamiennej ławeczce, mają szachy, które widać, że już są mocno zmęczone, używane non-stop, tak? I klasyczny rosyjski zegar, na którym ja też często rozgrywałam turnieje. Właśnie to jest fajne w szachach, że można usiąść na ulicy,
sądzę, że ci ludzie się nie znają, prawda? Tak przyszli, są stoliki, są krzesełka i po prostu grają. Czyli już stwarzają relacje, bo to jest bardzo ciekawe, bo ja wykonuję posunięcie i ten ktoś wykonuje posunięcie. Czyli on reaguje na to, co ja wymyśliłam. Już jest relacja. Interakcja. Oczywiście, oczywiście, tak. Bo w innych dyscyplinach, no to tylko w tych kontaktowych to jest, prawda? A tu szachy wyjątkowo, tym bardziej, że chodzi o to spotkanie umysłów z mojego sposobu myślenia ze sposobem myślenia innej osoby. W którym momencie ja będę sprytniejsza i czy będę w stanie przewidzieć jego ruch. A im więcej ruchów dana osoba wykonuje, tym łatwiej jest mi określić styl gry. A można też poznać osobę, w sensie jej charakter, poprzez jej posunięcia w grze? Tak, zdecydowanie. Teoria szachów jest już bardzo rozpisana i wiadomo, że osoby, które wybierają odpowiednie typy otwarć, są albo bardziej skryte, ostrożne, są osoby, które lubią grę otwartą, zdecydowaną, atakującą, bardzo ryzykowną. Jako ciekawostkę powiem tutaj, że jak mężczyźni grają z mężczyznami, to grają tak po dżentelmeńsku. Natomiast jak mężczyźni grają z kobietami, grają o wiele ostrzej, bo nie dopuszczają do siebie myśli o tym, że mogą przegrać. Jeśli przegrywam z mężczyzną, tak? Mężczyzna przegra z mężczyzną, to jest dżentelmeńskie. Okej, byłem słabszy tym razem. Przegranie z kobietą to jest coś, do czego się nikt nie chce przyznać. Więc też chęć zwycięstwa nad kobietą jest większa. Poza tym, to w badaniach też wyszło, że jeśli kobiety grają ze sobą, to wyniki są w miarę równe na tym samym poziomie. Natomiast jeśli kobieta gra z mężczyzną na tym samym poziomie, może być tak, że wynik będzie słabszy po wielu partiach, ponieważ to jest takie pojęcie, zagrożenie stereotypem, bo uważa się, że kobiety są słabsze. I czy to jest prawda, czy nie, ten stereotyp funkcjonuje i w naszych umysłach też funkcjonuje. I kobiety podchodzą do partii, kiedy kobieta gra z mężczyzną przeciwko, funkcjonują w tym stereotypie. Gdzieś ulegają tej presji po prostu, tak? Ulegają tej presji, temu przekonaniu, które jest fałszywe, z badań to wynika, natomiast jest. To tak jak zaczynam grę i nie wiem, z kim gram, więc gram w miarę dobrze. Wiem, że gram z mistrzem, od razu gram słabiej, tak? Bo nie wierzę w to, że wygram. To jest właśnie ten stereotyp i to też tego powinniśmy się pozbywać, tak? No i to najlepszy moment w szachach, tak? Tutaj akurat jeszcze nie ma mata, bo jak się przyjrzymy, to po prostu koło zegara biały hetman stoi obok, czyli chłopiec zdobył hetmana, czy już widzi prostą drogę do zwycięstwa, tak? I to jest ta radość. I tutaj jeszcze wyszukałam dla nas specjalnie typowy turniej dziecięcy. A i tu są i dziewczynki, i chłopcy. Grają razem w turnieju, tak to mniej więcej wygląda. I nie widzą świata poza grą, tak? Zanurzeni po prostu, nic nie istnieje, tylko szachownica. Przenoszą się do innego świata zupełnie. A to jest ilustracja, która pokazuje, według mnie, jak to jest tą grą w szachy. To jest taka typowa grafika fraktalowa. Także w szachach zawsze jest jeszcze coś z tyłu. To się zawsze jeszcze bardziej rozwinie i jeszcze może coś z tego być. I im głębiej wchodzimy w szachy, tym więcej z nich możemy wydobyć. Powiem to na podstawie swojego doświadczenia, bo nie przyznam się, ile lat gram w szachy, ale tak jest, że im dłużej gram, to szachy mi się coraz bardziej podobają. A mimo, że naprawdę dużo wiem o szachach, ale to nie jest to, bo szachy są żywą grą, tak? To nie jest tylko gra teoretyczna, więc coś w tym jest. No i jeszcze mam taką jedną ciekawą ilustrację. A mogę jeszcze wejść w słowo? Czy ty też masz, bardzo. Bo w tym serialu Gambit Królowej mnie to niesamowicie zaintrygowało i myślę też wiele osób. Takie rozgrywki w umyśle, w pamięci. Czy ty też coś takiego masz, że po prostu sobie grasz po prostu, że tak powiem, tylko nie na planszy, tylko w wyobraźni? Tak, można tak grać.
Nie wszyscy to robią, ale to jest jakby zupełnie normalne. To też chyba w którymś wywiadzie Carlsen, mistrz obecny świata, przyznał, że to jest zupełnie normalne. Można sobie wyobrażać ruchy, zdecydowanie tak. W filmie było to przedstawione fajnie, że ona to widzi na suficie, tak? I te figury jadą, tak? Natomiast tak jest, jeśli długo siedzimy nad szachami, analizujemy, potrafimy się przenieść, to można sobie zacząć wyobrażać tą grę. Ja przyznam, że też to miałam, jak grałam turnie takie intensywne. Czasem było tak, że do południa była partia, obiad, po południu druga partia, inna i tak cały tydzień. To zamykałam oczy i wręcz ta partia się rozgrywała sama po prostu. Nie można było się od tego oderwać. I tak jest faktycznie. Ale to myślę, że większość ludzi ma, że potrafimy sobie coś wyobrazić i to się dzieje. Natomiast w przypadku gry w szachy, no dla szachistów, tak? To jest ważne, jak to się odbywa. Pomaga to przy analizie sytuacji. Bo na szachownicy te figury stoją, one się same nie przesuną. Trzeba sobie wyobrazić, jak będą wyglądały za 5 ruchów. Jak ta sytuacja się zmieni. Wszystkie relacje między nimi, jak się pozmieniają, tak? Tu mam jeszcze taką fajną ilustrację, która mi się bardzo spodobała, a mianowicie szachy to pojedynek umysłów i nieważne, jak wyglądamy, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą, dzieckiem, dziadkiem, umysł kontra umysł, tak? To, co potrafimy wymyśleć i nic nam nie zasłania szachownicy, tam wszystko się dzieje, na środku. Także szachy są bardzo sprawiedliwą grą. Czy czujemy, że ten temat nie został jeszcze wyczerpany? Temat szachów i rozgrywek i kobiet w szachach, tak oczywiście. I mam nadzieję, że zostawiłyśmy Państwa troszeczkę z niedosytem. Dlatego zachęcamy też do pogłębiania tematu. Kto jeszcze może nie widział, nie to, że reklamujemy Netflixa, ale zachęcamy do obejrzenia serialu, bo jest naprawdę ciekawy. Ja tylko od siebie chciałabym podziękować za zaproszenie do rozmowy, bo ta rozmowa była dla mnie bardzo ważna, natomiast nie spodziewałam się, że przygotowanie się do rozmowy tyle rzeczy we mnie, że tak powiem, pootwiera. Też zaczęłam zastanawiać się nad sprawami, o których wcześniej po prostu nie myślałam i to też było inspiracją. Dzięki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i pozostajemy, że tak powiem, z nadzieją, że na wiosnę na przykład będziemy mogły się spotkać w realu i po prostu pograć w szachy. W naszym salonie. Tak, bardzo chętnie.